Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś zgodnie z waszymi prośbami, bo jakieś mówiłem, słucham waszych prośb, Kobi i pingwiny z Madagaskaru. Niesamowite na starcie już jest to, że taka firma jak Kobi potrafi robić takie rzeczy jak pingwiny z Madagaskaru. Lego się na przykład tego nigdy by chyba nie podjęło, bo oni idą w zdecydowanie większe marki, Star Wars, Marvel, DC i tak dalej. Jest niesamowite, że mimo wszystko tak stosunkowo, wybaczcie, że to mówię Kobi, stosunkowo mała firma jak Kobi porywa się właśnie, a nie tylko na takie właśnie serie. I kurczę, no mówię, chociaż jestem wielkim Lego fanem, no ciężko czasem spojrzeć na to Kobi, kurczę, źle, bo naprawdę firma robi świetne rzeczy. A że w ogóle gadam takie rzeczy, to jest też dziwne, ale no... Nie traćmy czasu! Kobi i pingwiny z Madagaskaru. Jeden pingwin w środku, jak tutaj widzimy z opisu. Jest również numer katalogowy i wszystko, także no... Tutaj ciekawa sprawa. Żeby było jeszcze ciekawiej, mamy pokazane wszystkie 5 pingwinów, które możemy sobie trafić wraz z imionami. Ciekawi mnie tylko, czemu każdy z nich ma inną plakietkę. To jest takie zabawne. Żeby było ciekawiej, Kobi nie utrudnia tak sprawy jak Lego. I nie musimy tutaj tak naprawdę macać, tak? Trochę pomerdamy sobie i przez przezroczystą folijkę dokładnie wiemy, co mamy w środku. Marketingowo jest to bardzo zły krok dla Kobi, nie oszukujmy się, bo mamy pewność, że jak chcemy mieć 5 figurek, to trafiamy 5 figurek. Natomiast wizerunkowo moim zdaniem super i to powinno być odwrotnie. To Lego jako bogata firma, jako lider światowy powinien robić takie rzeczy, że daje w foliach, żebyś wiedział, co kupujesz. A Kobi jako firma, która potrzebuje gdzieś tam więcej kasy dorobić, powinna bawić się inaczej, ale pewnie dużo się mylę, tak? I wiadomo, że to nie o to chodzi, to też Kobi pewnie więcej by straciło, gdyby kazali macać i tak dalej, a pewnie tak jest. Zadałem ze mnie mistrz od marketingu, bo gdybym był mistrzem od marketingu i działalności, to i dawno na Lego grał, że i na tym kanale bym zarabiał, a robię cały czas to hobbystycznie. W sumie Lego Zaura też robię hobbystycznie, bo o jakich zarobkach my tu mówimy. Kochanieńcy, ale jest źle, bo jest odcinek, a ja albo chwalę Kobi, albo nie narzekam, więc nie o to chodzi na tym kanale. No, sprawdźmy, co my mamy w środeczku. Przede wszystkim, dobra, folia już puściuteńka. Ta seria w ogóle ma już kilka lat, więc jeżeli dobrze się orientuję, bo wiecie, ja w świat podróbek to tak niedawno wszedłem. Duży plakat. Dostałem te klocuszki od fana, żeby było ciekawiej. Mamy zaprezentowane jeszcze inne sety. Pozwolicie, że poświęcę chwilę Nord, bo są ciekawe po prostu. Nord, Mission Control, Meduza, Serum Mutant Laser. Ciekawe seciki, to jakiś helikopter. No wiecie, z rzeczywistością, bo ja bajkę z Madagaskaru trochę oglądałem i z rzeczywistością to ma chyba średnio coś wspólnego, ale sam pomysł zestawów fajny. No i tu pokazane 5 naszych pingwinów. Chciałbym mieć najbardziej tego, ale... Wow, serio, ej, poważnie, nie wiedziałem. Nie, dobra, ja się nie mogę cieszyć, nie? Nie, jak to się nazywa? Kloskozaur, WTF, nie okazuj radości, nie, nie. Patrzcie, w ogóle ten świeci w ciemności, wow. Ciekawa sprawa. Naprawdę chciałem mieć dlatego, wiecie dlaczego? Bo mapa. To jest niesamowicie fajny element, który w mieście WTF się oczywiście przyda, żeby wiedzieli, jak dojechać do Klockozaur City. Ewentualnie oczywiście, jeżeli kolejny gdzieś tam, prawda, będzie atak na to miasto. Albo po prostu w celach towarzyskich, chociaż tam no, średnio są zapraszani. Mam nadzieję, że oglądaliście mój szok. Mój film pod tytułem Szok. Bardzo fajna mapa, bardzo precyzyjnie wykonana. Kolorków trochę bym się doczepił, ale kolorków to jest coś, czego zawsze czepiam się u Kobi. Sam pingwin. A zobaczmy jak on, bo on jest bardzo ciekawie, w ogóle patrzcie, to jest pół pingwina, zrobione w ten sposób, to jest drugie pół pingwina, zrobione w ten wzrok, patrzcie na ten wzrok, nie no, trochę krzywo namalowany, nie no kurde, trochę zepsuli te gałki oczne, no patrzcie, jedna inna od drugiej, no troszkę szkoda. Nie mamy też tak naprawdę tu instrukcji, jak to złożyć, więc ja się domyślam, że to będzie bardzo proste w konstrukcie. Oby, bo Kobi raczej nas póki co pozytywnie skakuje. Też bardzo ciekawy element. Kurde! Patrzcie, jak takie coś by się przydało, nie wiem, w jakichś falloutowych Lego mockach czy coś. Wow, byłoby, działoby się. No tak, i skrzydełka też bardzo ciekawe. Uwaga, montaż pierwszego. Uwaga, montaż drugiego. Łapki sobie też są bardzo ciekawe i aha, jeszcze łapy dolne. Jak łapy dolne się przyczepia? Kurde, no tak. Mhm. Dziwnie wchodzą, tak trochę jakbym powiedział luźno, ja się trochę o nie obawiam. Przy czym chodzą, tak? W sensie jeszcze się ruszają, ale może tym przytwierdzimy je.
Tak. Nie o to chodziło. Dobra. Tu mieliśmy włożyć tego typka. Tyle pochwał w stronę Kobi, a tu jakieś... Tylko pytanie, czy to nie moje kalectwo? To powoduje... No wchodzisz. A chyba domyślam. Widzicie? Dobra, moje kalectwo to powoduje. Bo my najpierw mamy złączyć tego typka, a później właśnie, żeby było ciekawiej, my w ten sposób zabezpieczamy typka przed otwarciem. Tak jest. Dokładnie. I tak samo robimy nóżkami, widzicie, bo tu mamy kawałek białego elementu i czarnego i my nakładając tą... No nie powiem, Kobi, zaskoczyło Kobi. Odwrotnie nogi. Zaskoczyło mnie tu Kobi. Fajnie tu wchodzą elementy, widzicie, pstrykają i tak dalej. Nóżki są... Nie, teraz już są nieruchome nóżki. Rączki natomiast w pełni, w ten sposób zabezpieczamy. Sama figurka, no... Gdyby nie oczy. Przez twe... i tutaj no cóż, kawałek dzióbka jeszcze nam się odrąbuje, jak widzicie. Łapka, żeby było ciekawie, ta jest taka typowa z chwytakiem, ta trochę nie. Nie, hip, co, fajny. Przypomina właśnie mocno na przykład takie te rzeczy, jak byłem w dzieciństwie mały w hip, jak na niespodziankach były takie właśnie hipeczki. To mi mocno też to przypomina. W zestawie jest również podkładka oczywiście studowo otagowana, że Kobi wchodzi w nią elegancko, trzyma się mocno. Ten hipek jak najbardziej, ten pingwinek, nie mam żadnych zastrzeżeń. Natomiast problem zastrzeżenia trochę powstaje, bo wiecie, jak ja mu dam to do łapy, ten czytnik, namierzacz i tak dalej, to nie ma co z tą mapą zrobić. A instrukcja nas okłamała, że jest. Patrzcie, tu one... No nie, dobra, jest oparte niby. No dobra, to aż tak bardzo się nie czepiam. Nikt nie próbował nas na Kobi naciągnąć. Powiem tak, no sam konstrukt ciekawy. Kowalski. No i teraz tak, powiem szczerze, ciężko jest mi to oceniać, jako wiecie, to w skali takiej stricte klockowej, tak jak się ocenia inne klocki, gdyż ponieważ bowiem, bo to nie jest tradycyjny hipek, mówię, mi to przypomina takie zestawiki, wiecie, z lat, mówię, dziecięcych, zestawiki mam na myśli te z jajek niespodzianek. Niemniej, jakość wykonania tego jest świetna. Plastik jest naprawdę okej, nic nam się tu nie rozpada, wszystko się trzyma solidnie, sam system tego łączenia jest okej jak najbardziej. Mapa porządna, nadruk, nie ma się co czepiać, klocki do siebie pasują, nic tu nie wypada i tak dalej. My recenzje Kobików już mieliśmy u siebie na kanale i wiemy, że klocki są dobre. To nie jest taki jednakowy jak hipek, więc ciężko odnieść się do innych hipków. Niemniej Kobi jak dla mnie cały czas jakby potwierdza swoją tu dobrą formę po prostu, tak? Jeżeli chodzi o nadruk, jakość kloca, wykonanie, no po prostu wszystko. Więc dalej oceniam 9 na 10, no tylko te oczka, no tylko te oczka. Kurde, mogły być po prostu ciut, no ładnie narysowane po prostu. Ale poza tym jest naprawdę fajnie. Więc ocena 9 jak najbardziej, myślę, tym klockom cały czas się należy. A jest to ciekawa forma, trochę inna od tradycyjnego hipka, tradycyjnego klocuszka, tak. Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję na moim kanale. Widzimy się już wkrótce w kolejnych oczywiście WTF-ach, ale nie tylko w WTF-ach, bo nie zapominajcie też, że ja gram, że ja mam normalne Lego też na innym kanale i tak dalej, więc was tam serdecznie zapraszam jak i do subskrybowania, bo im więcej subskrypcji, tym więcej filmików na tym kanale i mojej atencji w tym kierunku, a nie na innych kanałach. Dzięki za kolejny odcinek.